Otwarty mikrofon Radio Opole. Janusz Kowalski poseł Solidarnej Polski jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry, pani redaktor, witam serdecznie Państwa. Czy zakończyła się już kontrola poselska w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego? Bo przypomnę, pan poseł kontroluje tę miejską spółkę, spółkę opolską, ponieważ okazało się, że prezydent Opola nabył tam dwa mieszkania. Dokładnie dzisiaj zakończyłem kontrolę poselską. Ten czas, który spędziłem od 19 maja do 30 maja na analizowaniu bezpośrednio w spółce dokumentów, spowodowało, że dzisiaj złożyłem zapytanie do prokuratury krajowej, bo prokuratura okręgowa w Opolu jakby z zasady się wyłącza ze spraw związanych z miastem Opolem, co jest dobrym standardem, ponieważ w moim przekonaniu mogło dojść do popełnienia przestępstwa polegającego na, z artykułu 231 paragraf 2, na przekroczeniu uprawnień przez pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Dlatego, że e, ponad wszelką wątpliwość ustaliłem, że wbrew temu, co mówił pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, który mówił, że jego mieszkanie, e, którego jest użytkownikiem w ramach tak zwanego programu dojścia do własności, stało przez kilka miesięcy puste, to była, to, była, to była nieprawda, to było kłamstwo. Pan prezydent kłamał tutaj w sposób e, absolutnie celowy. Kontrola wykazała, że 7 lipca 2020 e, roku mieszkanie pi, prawie 50 metrowe bardzo atrakcyjne. E, no, w zasadzie stało puste, ponieważ osoba, która wcześniej miała je e, już poza żadnymi procedurami, bo żadnych procedur spółka nie miała zarezerwowana, je zwolniła. I w ciągu 6 dni 13 lipca 2020 roku pan prezydent je zarezerwował i następnego dnia wpłacił jakąś tam opłatę rezerwacyjną, a następnie 6 października, więc kilka miesięcy później dla tego mieszkania i dla całej inwestycji ustalał jako w imieniu miasta Opola zasady finansowania tej inwestycji w tym, co jest nowum bardzo krótki okres dojścia do własności, pięcioletni. Chcę przypomnieć, że żadna inwestycja realizowana przez TBS nie miała takiego okresu. Do tej pory była jedna inwestycja na ulicy Krzemieńskiej realizowana w tym systemie, w którym można po kilkunastu latach dojść do własności dokładnie po 15, a to nagle pan prezydent już dla swojej inwestycji, ponieważ już było wiadomo, że uczestniczy w tym programie, ustalił ten okres na 5 lat, chociaż zdecydowana większość mieszkańców e, TBS-u, lokatorów nie może w ogóle wykupić mieszkania. Czyli Innymi specjalnie słowy, skrócił z 15 do 5 dla za, siebie. tak? Zarzuty moim zdaniem są dwojakie. Po pierwsze, w mojej ocenie pan prezydent nadużył i tu, w mojej ocenie, zachodzi prawdopodobieństwo przekroczenia uprawnień pozycji informacyjnej jako prezydent miasta Opola. Miał dostęp do informacji, że to mieszkanie e, oswolniło się. Nie ma żadnego śladu e, poinformowania mieszkańców Opola, rodzin, matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych o zwolnieniu tego e, mieszkania. W ciągu 6 dni to mieszkanie zarezerwował, sam zresztą na konferencji czy po konferencji przyznał, że najprawdopodobniej dowiedział się o, tej, o tym wolnym mieszkaniu z telefonu do pana prezesa TBS-u, no to całkowicie kompromituje Arkadiusza Wiśniewskiego. To pokazuje jego nietransparentność, to pokazuje wykorzystywanie pozycji jako prezydenta miasta Opala, który nadzuje miejską spółkę, która realizuje inwestycje, inwestycje e, e, mieszkaniowe. A druga kwestia, to kilka miesięcy później sam własnoręcznie podpisał się pod regulaminem e, finansowania tej inwestycji, realizacji. Pamiętajmy, że jest to promocyjna i preferencyjna e, inwestycja, dlatego że nie musiał wpłacać e, 100% wartości mieszkania, tylko 50% i ta preferencja jest czymś oczywistym. Tutaj mamy ewidentną korzyść majątkową. I korzyścią majątkową również w mojej ocenie jest to, że ten czas został skrócony z 15 do 5 lat. A pamiętajmy, że e, nawet biorąc pod uwagę uwagę te w mojej ocenie co najmniej zastanawiające tłumaczenie pana prezydenta Rakedyjusza Wiśniewskiego, że planował tę inwestycję, żeby zabezpieczyć potrzeby swoich rodziców no to ustalając zasady finansowania, ustalał niejako we własnym, we własnym e, imieniu i we własnym interesie e, zasady, na których sam jako Arkadiusz Wiśniewski uczestniczyłby w tym e, projekcie inwestycyjnym. No to tutaj mamy do czynienia, moim zdaniem, z konfliktem interesów. I niech prokuratura zbada tę kwestię dogłębnie, tym bardziej, że zostało mi uniemożliwione dokonanie kontroli w pełni, to znaczy nie dostałem informacji o pełnej liście lokatorów i użytkowników tego programu. No właśnie, nie. czego w trakcie kontroli się Pan jeszcze no, nie dowiedział? Nie dowiedziałem dowiedział. się, czy inni urzędnicy, czy inne osoby z kręgu Arkadiusza Wiśniewskiego, znajomi, koleżanki, koledzy, mieli również dostęp do tych informacji, na których miał Pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Bo tak jak powiedziałem, chcę zawsze zaznaczyć, że mówiło, że kilka miesięcy stało mieszkanie puste, a okazało się, że 6 dni i nikt o tym nie wiedział. I w mojej ocenie to, że Arkadiusz Wiśniewski połacił się na, te, na to mieszkanie, jeszcze jest drugie mieszkanie do wyjaśnienia, ale też prokuratura powinna to wyjaśnić, połacił się na to mieszkanie w takim rozumieniu, że zabrał możliwość opolskim rodzinom, E, no, zakontraktowania tego mieszkania, ponieważ spółka nie poinformowała o tym. No, nie ma żadnego dowodu, ani najmniejszego dowodu na to, że poinformowała, więc ta przewaga informacyjna Arkadiusza Wiśniewskiego go całkowicie kompromituje. To czy w związku z tym, że spółka Tobes nie poinformowała, będzie pan chciał, nie wiem, wyciągać jakieś konsekwencje no to wobec to jest, prezesa TBS-u? Mówimy wiadomo, na razie o prezydencie Opola, to, to, tak, tak? Ale zawiadomienie czy... dotyczy również e, prezesa TBS-u, dlatego że w mojej ocenie no, jednak sytuacja, w której e, no, mamy do czynienia z e, prezydentem miasta Opola, który w imieniu jedynego właściciela spółki podejmuje decyzję o regulaminie finansowania, a sam korzysta z przewagi konkurencyjnej, czy z przewagi informacyjnej, jako jest dostęp do informacji mieszkańcy, nie są informowani o możliwości wynajęcia tego mieszkania, no to, 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 to śmierdzi na odległość. A już abstrahując od tego, że pani rektor, ja rozmawiam z posłami, z posłami nawet lewicy platform Obywatelskiej, którzy łapią się za głowę. Gdyby Arkadiusz Wiśniewski usłyszał, co posłowie Platformy Obywatelskiej, również jego znajomi mówią na ten temat. Nie ma ani jednego prezydenta miasta w Polsce, ani jednego wójta czy burmistrza, który ma mieszkania w tbs tylko Arkadiusz Wiśniewski. Dlatego również na konferencji zadeklarowałem wsparcie dla projektu Patryka Jakiego, europosła, projektu Lex Wiśniewski. Zrobimy wszystko w związku z tym, że Arkadiusz Wiśniewski połasił się na te dwa mieszkania i w mojej ocenie nie powinien nigdy być właścicielem tych y, mieszkań. Wprowadzimy takie... Y, Prawo w Polsce, które zakazuje prezydentom miast nadzorującym spółki miejskie MTB z wykupu mieszkań. To, to jest absolutne, absolutna podstawa. Nawet nie ma Arkadiusza Wiśniewskiego honoru, żeby te mieszkania zwrócić. Dzisiaj, kiedy Mnóstwo polskich rodzin, polskich rodzin ma ogromne problemy z zaciągnięciem kredytu ze względu na stopy e, kredytowe. Kiedy właśnie możliwość wpłaty 50% e, e, ceny mieszkania no byłoby tą znakomitą preferencją, Arkadiusz Wiśniewski woli skorzystać jako prezydent Opola z przewagi informacyjnej. Ma dwa mieszkania, one stoją puste niejako traktuje zarządzanie miastem do poprawienia swojej sytuacji finansowej. To jest ewidentna korzyść majątkowa. No to jest, jestem wstrząśnięty, dlatego, że sam tą inwestycję na ulicy Olewskiej 33-35 planowałem w roku 2015, ale nie planowałem jej dla Arkadiusza Wiśniewskiego. Nie planowałem jej dla e, władzy, dla polityków. Dlatego jestem bardzo ostatnie zdanie wdzięczny e, wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Słowomierowi Batko i panu e, Tomaszowi Gaborowi, radnemu e, sejmiku województwa, którzy spotykają się na co dzień, w zasadzie cały czas odbieramy maile czy, czy przez messenger wysyłane informacje od lokatorów opolskiego TBS-u. Będzie inicjatywa, która zagospodaruje tą konieczność wypełnienia nie... Dotrzymanej obietnicy Arkadiusza Wiśniewskiego z roku 2014, bo chcę wszystkim przypomnieć, że Arkadiusz Wiśniewski, wygrywając wybory, zobowiązał się do tego, że umożliwi lokatorom kilkuset rodzinom opolskiego TBS wykup mieszkań. To tutaj nie chwilka. tego, Tylko spełnił to dla siebie. Tutaj chwilka. Ktoś, kto podpisuje umowę z OTBS-em na konkretne mieszkanie, no widzi zapisy i jeżeli tam nie ma tej kwestii dojścia do własności po kilku latach, no to wie, na co się pisze. Oczywiście. Dlatego w 2014 roku była też, było zobowiązanie ja rozumiem, że Arkadiusz Wiśniewski miał świadomość tego, jako również były wiceprezydent Opola u Ryszarda Zębaczyńskiego, do czego się zobowiązywał. Miał i złożył takie publiczne zobowiązanie, że tym rodzinom, które płacą przez wiele, wiele lat bardzo wysokie czynsz, umożliwi dojście do własności. Oczywiście zgodnie z interesami spółki, zgodnie z interesami mieszkańców m, Opola, którzy są właścicielami m, tych mieszkań, ponieważ przez to, że są właścicielami spółki, no takie było zobowiązanie Arkadiusza Wiśniewskiego. I proszę zobaczyć, zapomniał o tym. I przed tym, jak został prezydent, tylko i wyłącznie była jedna inwestycja realizowana w tym systemie dojścia do własności szybszego, ale z okresem 15-letnim. Arkadiusz Wiśniewski 6 października 2020 roku już po rezerwacji pierwszego mieszkania ustalił sobie, że w ciągu 5 lat ma możliwość stania się właścicielem tego mieszkania. Co za bezczelność! Mhm. Co za niegodziwa bezczelność! Znaczy, dzisiaj każdy mieszkaniec opola, który spotka Arkadiusza Wiśniewskiego, powinien mu mówić: Arkadiuszu Wiśniewski, oddaj te mieszkania. Bezczelne wykorzystywanie swojej pozycji. No, jakim trzeba być człowiekiem, żeby połaścić się na te mieszkanie? Panie pośle, ja mm, rozumiem te zawiedzione nadzieje y, lokatorów y, TBS-u, tylko tak sobie myślę, no kiedy podpisuję umowę, jestem świadomy tego, co podpisuję. No tak, ale z drugiej strony, tak jak powiedzieliśmy, rozumiem, była obietnica, Była niespełniona. Obietnica, trzeba na ten temat rozmawiać, ale oczywiście, proszę, tylko proszę proszę zważyć, chodzi mi o taką prostą rzecz, podpisanie umowy. Myślę, że wszyscy się zgodzimy z jedną sprawą, że sytuacja, w której prezydent nadzorujący spółkę sam sobie ustala zasady finansowania inwestycji i wykupu swojego już wcześniej zarezerwowanego mieszkania w ciągu pięciu lat, a wcześniej nie było takiego przypadku, bo było po 15 latach. Jest sytuacją nadzwyczajną. Tak jak powiedziałem, nie ma w Polsce samorządowca, nie ma prezydenta, wójta czy burmistrza, który w taki sposób, taki cwaniacki, to jest moja ocena, nie zmienię, taki cwaniacki sposób, jak Arkadiusz Wiśniewski, jak taki mały cwaniaczek, który sobie nadzorując spółkę zaplanował inwestycje, zarezerwował w ciągu sześciu dni, um, ustalił sobie zasady finansowania, że po pięciu latach może um, wykupić. No To przecież śmierdzi na odległość. 20 lat temu, pani redaktor, 20 lat temu, kiedy miałem 24 lata, prowadziłem kampanię wyborczą um, komitetu, który wygrał pokonał eseldowską skorumpowaną władzę, która potem poszła siedzieć, między innymi za aferę Dobry Dom. Ja pamiętam, jak bardzo ważna dla mieszkańców Opola jest transparentność przy kwestiach mieszkaniowych. I Arkadiusz Wiśniewski, bez genu na to, czy rozmawiamy o zwolennikach Platformy, Hołowni, PSL-u, Solidarnej Polski, PiSu, czy mniejszości niemieckiej, złamał jedną podstawową rzecz. Wykorzystał w mojej ocenie swoje stanowisko do tego, żeby realizować takie inwestycje, w które odniesie korzyść majątkową. Ta korzyść polega właśnie na tym, że jest preferencyjny okres wykupu tego mieszkania już po pięciu latach. Sam był sędzią we własnej sprawie, sam sobie zarezował cichaczem, cichaczem, nikomu nie mówiąc. Panie redaktor, mnóstwo mieszkańców. Dzielnicy Zaodrze, dzielnicy Armii Krajowej, czy osiedla Armii Krajowej, centrum nie miało możliwości dowiedzenia się, że może to 50-metrowe hmm. mieszkanie zarezerwować. Absolutny y, skandal, i niech y, prokuratura y, krajowa wyjaśni tę kwestię y, dogłębnie. A jak to jest, panie pośle, z innymi urzędnikami, bo też pan sygnalizował, że będzie chciał sprawdzić, czy inni urzędnicy y, takie mieszkania nabyli. Nie wiem, jest jakaś blokada informacyjna, nie jest można blokada. się tego dowiedzieć. Ja rozmawiałem, czy... powiem, bo wprost rozmawiałem z wieloma. A teraz jest koniec Kontroli poselskiej, tak, jak tak. rozumiem, dalej pan nie idzie już, nie będzie tego Jest, badał. jest już blokada informacyjna ze strony TBS-u. Widać było, że nadzór nad tą spółką był iluzoryczny, ponieważ nie było nawet procedury um, ustanowienia dotyczącej rezerwacji mieszkań. Mogę tylko jedną rzecz powiedzieć, że rozmawiam z wieloma posłami, którzy no również z opozycji, którzy prowadzili kontrole poselskie. Kwestia ujawnienia posłowi danych osobowych, których oczywiście poseł nie może ujawnić dalej, ponieważ one są chronione ustawą, On jest absolutnym warunkiem sine qua non przeprowadzenia takiej kontroli, bo właśnie po to jest poseł, zgodnie jest ustawa o wykonywaniu mandatu posła, żeby sprawdzić, czy władza w tej sprawie jest transparentna. Pytanie jest bardzo proste. Co chce ukryć Arkadiusz Wiśniewski? Co chce ukryć opolski TBS? Kto jest na tej liście, że nie, chcą, nie chcieli mi tego pokazać? Czy tam są urzędnicy, czy tam są politycy, czy to są koleżanki, koledzy Arkadiusza Wisieckiego? Ja tego nie wiem. Czyli pan ale mógłby jakiegoś... się dowiedzieć, kto, ale nie mógłby przekazywać tego dalej. No, tak? To jest oczywiste, że my, byłbym e, zobowiązany e, ustawą o ochronie danych osobowych, ale jednak proszę uważać, mam, pana mandat, wiadomości jakby, mam tak? mandat poselski do tego, a więc zaufanie mieszkańców Opola i Opolszczyzny do tego, żeby w sytuacji, kiedy są znaki zapytania nad transparentnością władzy, mnie też mogą kontrolować i kontrolują e, e, inni obywatele, inni politycy kiedy są znaki zapytania. Właśnie po to e, są te mechanizmy demokratyczne, że się wzajemnie kontrolujemy. I skoro Arkadiusz Wiśniewski to ukrywa, skoro kłamał, że mieszkanie stało puste wiele miesięcy, ściemniał, widać ewidentnie, że wykorzystał przewagę informacyjną, to jest znak zapytania. Czy ktoś jeszcze z jego otoczenia wykorzystał tą przewagę e, informacyjną? Tego nie wiemy. Niech to już sprawdzi prokurator. No to na razie pytanie zawieszamy. To jeszcze mam drugą y, kwestię. Y, w weekend odbyło się zebranie roczne Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku o Polskim przyjęto tam dwa apele, jeden z nich dotyczy tego ograniczenia, które dotyczy języka mniejszości, ale jest druga. Może odczytam tutaj fragment. W roku 2023 trudnym roku czekają nas wybory samorządowe i parlamentarne. Jako pełnoprawni obywatele Polski mamy prawo w tych wyborach wziąć czynny udział. Od lat mamy reprezentantów zarówno na poziomie regionalnym, jak i w Sejmie. Reprezentanci naszej społeczności dbają o rozwój naszego hajmatu i reprezentują nas na szczeblu krajowym, troszcząc się i broniąc praw mniejszości narodowych. I teraz tym bardziej mimo niesprzyjającej sytuacji politycznej, mimo decyzji dyskryminujących Niemców w Polsce, konieczne jest zachowanie ciągłości, a nawet zwiększenie reprezentacji politycznej zarówno w regionie, jak i w polskim parlamencie. I moje pytanie jest takie, bo mówił pan swego czasu o tym, że chciałby, właściwie projekt ustawy już pan zaprezentował, taki aby zlikwidować ten przywilej wyborczy dla mniejszości niemieckiej. Czy coś się dzieje w tym temacie? No i jak się Pan odniesie do tego apelu? Tu jest Polska, a nie żaden Heimat. To po pierwsze. I chciałbym, żeby wszyscy członkowie władz mniejszości niemieckiej to usłyszeli. Po drugie, samo stanowisko Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców, sugerujące, że w Polsce mniejszość niemiecka jest dyskryminowana, jest skandaliczne, ponieważ nie jest dyskryminowana. Polska przeznacza setki milionów złotych na naukę języka ojczystego niemieckiego w polskich szkołach. Tymczasem od 31 lat od czasu podpisania 17 czerwca 1991 roku Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie Republika Federalna Niemiec nie przeznaczała nawet euro na naukę języka polskiego jako ojczystego w trybie szkolnym zgodnie z artykułem 21.2 traktatu. W związku z tym, jeżeli mniejszość niemiecka twierdzi, że są lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej, a widać, że nie są, skoro takie stanowiska przyjmują, to powinni robić wszystko, żeby obywatele Rzeczypospolitej polskiej którym odbierane jest przez państwo niemieckie możliwość nauki swoich dzieci w języku polskim ojczystym. W końcu to prawo zgodnie z traktatem z 1991 roku mieli. To po pierwsze. Po drugie, tak, mam przygotowany już projekt ustawy, który jest w istocie ustawą Prawa i Sprawiedliwości z roku 2004. Czekam na mm, informacje ze strony Klubu Parlamentarnego PiSu, kiedy rozpoczną się prace nad y, zmianą ordynacji. Zrobię wszystko, aby ten absolutnie... Nieuprawniony przywilej dla mniejszości niemieckiej znieść z ustawy o ordynacji wyborczej. Tyle praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce, ile praw dla mniejszości polskiej i Polaków w Niemczech. W Polsce nawet nie ma statusu mniejszości polskiej, a na pewno Polacy nie mają możliwości zwolnienia z z progu wyborczego do Bundestagu czy do innych organów uchowawczych. Innymi słowy, jestem przekonany, że jest to ostatnia kadencja nie tylko Ryszarda Gali, bo już nawet mniejszość niemiecka nie chce go wystawić ze względu na to, do jakiego konfliktu doprowadził, bo nie potrafi wesprzeć polskiego państwa w walce o symetrię polsko-niemiecką w relacjach dotyczących mniejszości narodowych, ustawia się tyłem do Rzeczypospolitej i wprowadza mnóstwo dezinformacji w sprawie sytuacji prawnej Polaków i Polskiej mniejszości w Niemczech to dyskwalifikuje Ryszarda Gale w ogóle jako polityka. A po drugie, jestem przekonany, że w ogóle żaden już przedstawiciel mniejszości niemieckiej się nie dostanie, ponieważ większość tak to czuje, bo spotykam przedstawicieli mniejszości niemieckiej, niemiec, o polskich Niemców, o polscy Niemcy. Będą głosować na Zjednoczoną Prawicę, na konserwatystów, ponieważ ten cały TSKN, który z Platformą Obywatelską jest w koalicji, który tak jak Ryszard Gala zajmuje się tylko totalnym negacją Zjednoczonej Prawicy i potrafi Ryszard Gala głosować nawet przeciwko e, e, zwiększeniu bezpieczeństwa polsko-białoruskiej granicy. O Polsce Niemcy będą głosować na konserwatystów, na tych, którzy mówią twarde nie tej tęczowej ideologii LGBT. E, bronimy tradycyjnie. Wartości i jestem przekonany, że również o polskim Niemcom bardzo nie podoba się ta polityczna wojenka mniejszości niemieckiej, wojenka z Rzeczpospolitą i w mojej ocenie nie ma żadnego powodu, żeby ten przywilej utrzymywać i mam nadzieję, że to jest ostatni raz, kiedy mniejszość niemiecka ma swoich reprezentantów, bo nie zasługują na to po tym, jak się w tej chwili zachowują, że nie potrafią być lojalni wobec polskiego państwa. Właśnie dzisiaj rozmawiamy, pani redaktor, w sytuacji, kiedy właśnie na wniosek Ryszarda Gali i totalnej opozycji w Polskim Sejmie. Rozmawiano o tak zwanym dezyderacie, a więc na Sejmowej Komisji Spraw Mniejszości Narodowych opluwano Rzeczpospolitą za to, że rzekomo dyskryminuje o polskich Niemców, czy w ogóle Niemców w Polsce z kłamstwem. Niech pojadą do Republiki Federalnej Niemiec i zobaczą, w jaki sposób są traktowani Polacy i mniejszość Polska. I do tego też chciałam nawiązać, bo ostatnio był Pan w Berlinie przed budynkiem Bundestagu. Jaki był cel tej wizyty? Ja rozmawiałem wewnętrznie z politykami niemieckimi na temat sytuacji mniejszości mniejszości polskiej, ponieważ polityka polega na skuteczności. Te staram się przekonywać tych polityków niemieckich, którzy są okłamywani przez mniejszość niemiecką w Polsce i jest wprowadzanych dużo dezinformacji, jaka jest prawdziwa sytuacja w relacjach polsko-niemieckich i szukać sojuszników, bo dla mnie najważniejsze jest zakończenie tego sporu. Zakończenie tego sporu polega na tym, że w końcu Republika Federalna Niemiec zgodnie z moją obietnicą z roku 2019 w czasie kampanii wyborczej do sejmu zacznie respektować prawa Polaków i mniejszości polskiej w Niemczech, że zostanie przywrócona symetria Cieszę się, że jestem pierwszym politykiem w trzeciej RP, który spowodował, że w końcu Polska upomniała się o prawa Polaków i prawa mniejszości polskiej I w Niemczech. Ale pan tych sojuszników wśród niemieckich posłów? Znajduje. Znajduje, ponieważ nikt nie chce być okłamywany, a w, e, sytuacja, w której pokazuje artykuł 21 punkt 2 polsko-niemieckiego traktatu, gdzie to Republika Federalna Niemiec zobowiązała się do tego, że polski język będzie językiem ojczystym w publicznych szkołach, a nie ma ani jednej szkoły, gdzie jest język polski jako ojczysty, czyli w trybie szkolnym, z, z oceną na świadectwie, z na przykład z maturalnym egzaminem w języku polskim, nie ma takich po prostu. Jest tylko język pochodzenia, jak dla imigrantów, jak dla Serbów, mhm. Włochów, czy coś w niektórych landach, ale to jest tak jak zajęcia pozalekcyjne w Polsce. No proszę zważyć, gdybyśmy dzisiaj potraktowali mniejszość niemiecką tak, jak są traktowani Polacy i mniejszość polska w Niemczech, czyli potraktowali, możecie mieć zajęcia pozalekcyjne o godzinie 18 nie przez nauczycieli, tylko przez jakieś pomocy um, naukowe, bo nie ma nawet jednego nauczyciela języka polskiego zatrudnionego na etacie nauczycielskim w Niemczech. Tak jest właśnie, jak wygląda właśnie praworządność w Niemczech. Ta praworządność w Niemczech to jest złamanie praw mniejszości polskiej. Ci, którzy najgłośniej mówią, jak kursora von der Leyen o łamaniu praworządności, są, żyją w państwie, w państwie niemieckim, które w sposób absolutnie dyskryminacyjny traktuje Polaków i mniejszość polską w Niemczech. To jest po prostu hańba dla Unii Europejskiej to, co robi Republika Federalna Niemiec z prawami Polaków i mniejszości Polski w Niemczech. też nie wchodźmy w Unię Europejską. Dziękuję Pani pośle za spotkanie Dziękuję bardzo. i wszystkiego najlepszego I wszystkich, szanownych państwa, zapraszam 17-19, również Radio Opole, przecież w tym uczestniczy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Spotkajmy się, się w Opolu. My się, to jest polska piosenka, nie niemiecka. Zapraszam. Dziękuję ślicznie. Janusz Kowalski był z nami, poseł Solidarnej Polski. Dziękuję.